O, tam do rozpłodu, kiedy przejdziemy, to będziemy oglądać gołębie. Kolega wprawdzie tam wspominał o jednym gołębiu. Takim on tam użył złej nazwy, bo mówił o gołębie tym niemieckim, że od kolegi Henka to chodziło o Bernda Keutena. To był właśnie taki gołąb. Tego hodowcę my znamy, bo i na targach w Sosnowcu go spotykaliśmy. On tutaj ma gołębie, widzimy tutaj Desmet Mathison, Van Hove i Luisa. Tutaj zdaje się, z tego co pamiętam, to będzie klasa Helmuta. I to są takie gołębie, ma tutaj chyba 2 czy 3, ale ma też tutaj, tak jak pokazywał, gołębie od kolegi Zbyszka Oleksiaka. Tutaj widzimy, są z linii Pazurka, ojca Oli. To są wszystko gołębie, tutaj jeszcze widzimy, które są w drużynie czy GMP, czy kategorii B. Tutaj jest pełna siostra, czy brat, samiec, czyli pełny brat jaskółeczki, bo jest po matce i ojcu. Także tak jak tu widzimy, to gołębie w drużynie pierwszego wicemistrza Polski w kategorii B, ta jaskółeczka występowała. I tutaj też mamy takiego ciekawostkę gołębia, który został wygrany na loterii, tak? Jerzy? W Poznaniu. To jest Alfonsa Luxa. On taki rodowód jest, nie powiem, żeby był rozbudowany, ale tutaj widzimy, to są gołębie wywodzące się z Roberta Nisa. I zobaczcie, jak tutaj napisane, stara rasa Luxa. I to jest gołąb, który ci się też sprawdził dobrze. Tak, tak. A loteria gdzie była? W Poznaniu, na olimpiadzie jak była. Aha. Praktycznie. I, ale nie ma już tego gołębia, uciekł. Nie ma, uciekł mi w zimę. Z foliery. Tak, dokładnie. Zdarza się. No tutaj też jeszcze kolega tam wspominał o gołębiach od kolegi Żakowskiego. I tutaj są rodowody rodziców. To jest, widzimy, gołębie wywodzące się z hodowli Bolmana. Ale one pochodzą od Maurica Wotsa też tutaj. Herbotsa, tutaj akurat te dwa. Herbots tutaj występuje. Tutaj Flora Fervorta są gołębie, ale z tutaj Herbots oczywiście. A tutaj z drugiej strony, co ciekawe, tutaj były, gdzie tu masz tego Wotsy, kurczę, co było w tych, nie, tutaj, o tu są, o pardon, tu. Maurica Wotsa, czyli widzimy, to są, Wots to był opiekun w gołębnikach u Szelensa. Tak tutaj właśnie te gołębie i Szelensa, tu Engelsy występują. Także takie gołębie mamy tutaj w rozpłodzie, ale mamy tutaj jeszcze gamę, kolega pokazał produkty, które tutaj stosuje, tak? My te produkty znamy, bo niedawno całkiem u Zbyszka byliśmy, to wzięliśmy te nazwy. Drożny oddech, bakteriobójce, co tam, turbo odbudowa. Tak. O, błyskawiczne. To żeby tylko pokazać, tutaj widzimy też i Baxa produkty, i doktora Wolca z Eloxygen, Probaka, doktora Brokampa. Kilka produktów mamy. Tutaj te kolejne produkty Brokampa, no i oczywiście jakieś inne produkty kolegi Zbyszka. Dowodów za dużo nie masz, ale tak jak mówiłeś, ty nie przywiązujesz uwagi, aczkolwiek te gołębie, które masz, one się z tych większości różnych tych gołębi, to tutaj, bo tam jeszcze masz więcej, ich oczywiście wywodzą, prawda? Tak, bo to jest też mnóstwo gołębi, mamy od polskich hodowców, którzy jeszcze kiedyś tam nie mieli rodowodów, nawet czy Andrzej Walencia. Czekaj, właśnie pokażmy, żeby Andrzej teraz już ma normalnie, ale kiedyś zobaczmy, jak to wyglądało. Tak od Andrzeja wyglądały spis gołębie, po czym się wywodziły. Tu widzieliśmy numer gołębia, a tutaj ten. Tak. Tak, żeby się Andrzej nie obraził, myśmy nie naśmiewały, broń Boże. Nie, 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 ale teraz już Andrzej ma program, to może wprowadzić, ale takie ważne jest właśnie tutaj chociażby taka rozpiska, bo możemy ją w każdej chwili uzupełnić. Ale to też jest istotne, że właśnie już tak wyglądało kiedyś, kiedy gołębie nabywaliśmy, ale teraz już widzimy na aukcji, mamy gołębie dwa od kolegi Andrzeja Walędziaka, to one już mają taki normalny rodowód. A no, kiedyś te gołębie, czy od Erona zakupowane, czy od Andrzeja Walędziaka, bardzo dużo dobrych hodowców polskich, one i nie miały rodowodów, tylko robili takie rozpiski, do których ja tam aż tak bardzo nie przywiązywałem uwagi. No, liczę na wyniki tych gołębi bardziej niż na rodowody, ale no, tam czasami dobrze zerknąć, z jakiej linii się ma gołębie i którymi pasują. Mamy już teraz swoją linię, na której się opieramy i wprowadzamy do tej linii bardzo dobre gołębie i myślę, że jest przyszłość w tych gołębiach, czas pokaże. Zobaczymy. No i te produkty już, jak one działają, nie będziemy mówić, bo to możemy sobie w innych filmach zobaczyć, natomiast teraz to już udamy się do tego gołębnika rozpłodowego. Za chwilkę będziemy oglądać gołębie rozpłodowe, ale w międzyczasie kolega Jerzy wypuszcza te gołębie lotowe, zobaczmy. One już latały. Tak, tak, ale one wchodzą, jest ładna pogoda, to mogą sobie polatać. Widzimy, kolega otwiera im tam i drzwi, i wlot, żeby mogły sobie wyjść. O. To jest widok, na który hodowcy czekają całe miesiące, kiedy gołębie są zamknięte, a zbliża się sezon lotowy, pierwsze treningi, obloty. Ja muszę przejść troszeczkę inaczej, bo widzimy, one tutaj mają piękną okolicę. Dużo miejsca, tak lekko na skarpie się są te gołębniki umieszczone. O, i stado sobie już tutaj krąży.
tak jak Jerzy powiedział, te gołębie już dzisiaj raz trenowały, ale widać kondycję mają bardzo dobrą i ciągle chętne do latania są. O. No zaraz zobaczymy jak tam, bo one dzisiaj już latały, ale ogólnie nie ma problemów z ich tempem czy tam z lataniem. Teraz się ładnie zrobiła pogoda, zaczyna wiatr, widzimy ziemia obsycha, już nie ma tej wilgoci, wiosna pełnymi krokami już tutaj przyszła. O. I tam już widzimy nad lasem, już odleciały troszeczkę dalej tam. Niestety pod słońce przychodzi nam filmować, to będzie mało co widać. No, tam już praktycznie nic. No dobrze, to przejdziemy teraz do gołębnika rozpłodowego. I już jesteśmy u kolegi Jerzego w rozpłodzie. On teraz trzyma w ręku taką samiczkę. Samiczka o numerze 316. Z którego roku? 2010? Tak, w 2010 w tym roku została przeznaczona do rozpłodu. Ten kolega miał bardzo dobrą propozycję cenową na sprzedaż, ale przywiązanie nie pozwoliło. Przywiązanie i myślę, że takie gołębie trafiają się rzadko. Także zostawiliśmy ją u siebie, aczkolwiek tutaj na rozpłodzie mamy bardzo dużo synowie, córki. Tej samiczki? Tak, tak. A to jest jeszcze raz przypomnij? To jest samiczka o numerze 316 z 10 roku, wywodzi się z gołębia Andrzeja Walędziaka samiczki i samczyka pana Gołębiewskiego też z Pomorza. Janusza Gołębiewskiego. I to jest bardzo, bardzo dobry, to powiem najlepszy na to. Ale ona u ciebie była uchowana? Tak, u mnie uchowana i u mnie lotowana w 2014 na 14 wkładań, 14 konkursów. Najlepszy gołąb w oddziele, najlepszy gołąb w okręgu. Chyba nawet nie wiem, czy nie był najlepszy gołąb w rejonie. Najlepsza w kategorii B w jednym roku. Najlepsza w kategorii B i najlepsza w maratonie. 9. lotnik w dobrym locie w gazetce, a tylko dlatego, że kilometrażem przegrała, bo tam w gazetce nie chodzi o koeficjenty, tylko kilometraż. A to jest, przepraszam, to jest ta, z tej, jeżeli chodzi o Andrzeja Walędziaka gołębi, to jest z tej samiczki 57-48, ty, co w kategorii B była taka... Nie, to zaraz pokażę ci syna. Aha. Syna i ten, to jest drugi z tych, co ci mówiłem, Van Brugenów. To jest z tych gołębi. To jest taki brudna, siwa. Tutaj wchodzą jej takie paski wchodzące. Taki brąz. Tak, brąz taki. Ten. To samiczka, która potrafiła siadać, mając 14 konkursów, leciała kilka lat po kolei bardzo dobrze. Być pierwsza w oddziele przy bardzo ciężkim locie z 750, pierwsza w oddziele, ale również dobrze potrafiła siąść ze 120 czy 350, też pierwsza w oddziele. Więc gołąb wszechstronny, bardzo dobry gołąb. Także myślę, że wycofaliśmy ją, mogła jeszcze rok lecieć, ale może to by był ten rok, który byśmy potem żałowali, że ją daliśmy. Bo tak się zdarza, że wycofaliśmy ją. Ostatni lot może być krytyczny. Wycofaliśmy ją i myślę, że to było dobre posunięcie. Tutaj mamy też bardzo dobrą parę. Tutaj teraz akurat nie widzę ich na jajka. O, tu jest samiczka, która wychodzi się już. Też została przełożona w tym roku do rozpłodu, to jest samica z roku 2008, wywodzi się z Andrzeja właśnie Walędziaka, tej samiczki, co była najlepsza w kategorii B, ale to już jest córka, bo tutaj syna mamy też, to zaraz za chwilę go pokażę, ona już jest po tym synie. Też leciała u nas, była 3 razy na ogólnopolskiej wystawie, gołąb, który też miał po 10, bo była drugim lotnikiem oddziału, miała 14 konkursów, też przegrała kilometrażem tylko. Super samica i zaparzona na samczyka niebieskiego białolota od Zbyszka Oleksiaka. No myślę, że też z tej pary coś tam uchowamy, coś fajnego wyciągniemy. Także tu jest też bardzo dobry gołąb, który był w gołębniku lotowym. To jest kolejny gołąb, który został wycofany z gołębnika lotowego. Z 2008 rok, tak mówiłeś, 8-letni. Tak, i jako 7-letni jeszcze wrócił, bo w tamtym roku nasze gołębie nie były, nawet jako 6-letnie gołębie i ta samiczka i ten samczyk jeszcze były na ogólnopolskiej wystawie. W kategoriach, tam już nie pamiętam, bo chyba bodajże w C był, ona też, ona chyba była w D. Gołębie, które, te właśnie szpaki wywodzą się z tego gołębia. Co widzieliśmy na gołębniku, także też super gołąb, to się wywodzi z gołębi Erona, ten gołąb i też uważam, że jest bardzo dobry gołąb, no super gołąb, bo to przez tyle lat gołąb leciał i to super, to jest właśnie samczyk od Zbyszka Oleksiaka, który jest zaparzony na tą samicę. O ten tutaj? Tak. To jest 2013 roku? Tak. Jeszcze jeden, mało
połapane te gołębie, są bardzo puchliwe. Trochę się nam zgiełk zrobił taki. Bardzo puchliwe. To jest właśnie ten gołąb. Bardzo, bardzo ładny gołąb. Nie chciałbym mieć płoszczy te gołębie, ale... Tak, bo teraz tam widzimy mają i jajka jest... niektóre chyba jeszcze, tak? Tak, tak. One tutaj rozpuł ten gołębik, żeśmy od tego roku... To jest gołąb właśnie też mamy tego grocha, co widzieliśmy. To się wywodzi z tego gołębia. Też uważam, to jest super gołąb. To jest jakiego roku gołąb? To jest gołąb 2013. To jest wasz? Nie, to jest od Zbyszka. Od Zbyszka, on ksiaka tak. Kupiony jako późniaczek. No Zbyszek mi go polecił, mówił, że będzie z niego pociecha. No na razie mamy dobre, super na dwulatka. Zobaczymy, co z tego gołębia będzie. Dalej, co uchowamy. Tutaj jest też samiczka już wychowana też u nas z wandajków. To już jest wandajka, no tam nie pokazywaliśmy tej wandajki. Tam taka jest jedna, no. dość stosunkowo stara, bo 2007 rok, 9-letnia, ale tak jak mówiłeś, to jest gołąb, który z niej bezpośrednio nie było za dużo, ale... Tak, ginęły jako roczne, były szybkie, tak. Bardzo gołębie, ale 3 loty. Ale wnuki za to się i prawnuki już bardzo dobrze bardzo dobrze się sprawdzają właśnie z tej samicy. Super samica do rozpłodu, naprawdę też mamy z niej pociechę, no aby tak było. Tutaj też z tej wandajki mamy płową samicę, która tam już w krzyżówce z innym samcem była i bardzo ładne te gołębie są z budowy. To jest też piękny gołąbek. Też. To jest ten rok? 2011, tak. Szpaki też oczywiście widzę, tam te trzy takie masz, które siedzą na tych siodełkach. A te szpaki to tutaj dwa, to jest ta szpaczka, to jest potem ciemny, też jako późniaczka uchowana, bo on szedł do rozpłodu. Bez obrączki jest akurat? Ten tak, to jest bez obrączki, to jest gołąb, który wywodzi się od Jurka Żakowskiego z Olsztyna i on był zaparzony z tą samiczką, tą płową, którą mam w ręce i dają takie właśnie białe. Ale w tym roku są przeparzone, że chcemy spróbować z inną samicą, z innym samcem. Zobaczymy, co z tego też wyda. Tutaj widzę, takie cele masz stosunkowo małe, ale tutaj masz siodełko, tak? Wystarczą, bo tak patrzę, że te, jak jedna siedzi czy dwa, jak to mamy odpoczywać miejsce do odpoczynku tutaj na tych siodełkach. Na siodełeczkach odpoczywają sobie. To jest samiczka tego, co pokazywałem ci, tego prawdy samczyka, co super leciał. To jest matka właśnie od tego Henke Niemca. No jest ładna samiczka, kupiłem. To jest na niemiecko obrączce? Tak, 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 oryginalna niemiecka obrączka. 099-93. To jest tak sam numer jak ten ma, nie Koiten, tylko teraz sobie przypomnę, ale te gołębie u nas w Polsce były znane. No to jest właśnie z tej samiczki, te gołębie. Tutaj mam z Henryka Lebocha, oryginalnego samczyka, właśnie on jest zaparzony na samiczkę tą 316, też bardzo, bardzo dobry gołąb rozpłodowy. Też go dostaliśmy w rozpłodzie i mamy też sporo gołębi z tej hodowli od Henka Lebocha. Uważam, że to są dobre gołębie. No i myślę, to jest 2008 roku samiec, tak? Tak, 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 2008, ale ładny gołąbek. Młode tam widzę sobie siedzą spokojnie. Tak, no część tutaj. Rodzice ich się opiekują tu. Te gołębie zostały przeniesione z innego gołębnika i tutaj jest też dużo późnych uchowanych po naszych najlepszych gołębiach, więc one do parzenia są takie troszkę ciężkie, ale myślę, że tam pomału nie ma problemu z tymi młodymi. Chcemy, żeby część tych gołębi jeszcze jest na odsprzedanie, bo jest za dużo. No. Ten chcieliśmy z dobrej rodziny zostawić, ten jeszcze z lepszej i tak się potem zbierało tych gołębi trochę za dużo. Więc musimy zrobić troszkę tutaj część tych gołębi. A tutaj one mają też tak, że tam masz wyjście na wulierkę, tak? Tak, tak, tak. Tu się my teraz tam przymknęliśmy, żeby do prezentacji było łatwiej pokazać. Tutaj jest niebieska samiczka, która jako roczna miała 12 konkursów, była najlepsza w rejonie, siadła też w rodzinie. O tej zaczęty z tak, tak, tak. Siadła ta samiczka 3 razy na dyplom jako roczna. Później jako dwuletnia miała 12 konkursów, poszła po 13 ostatni lot i zginęła. No, szkoda, ale wróciła po 2 latach. Po 2 latach? Tak, wróciła po 2 latach i teraz obecnie jest u nas już nielotowana, przeznaczona do rozpłodu. Też wiążemy nadzieję z nią, zobaczymy co z nią będzie. Jest samczyk, zaparzona na samczyka, który też wywodzi się z hodowli od Erona. Myślę, że ten samczyk też...
w tamtym roku sprezentowałem koledze łódka po tym gołębiu, sobie nie uchowaliśmy, tylko oddałem dla kolegi do innego oddziału na 4 loty, 3 razy siadł pierwszy, więc myślimy, że też będzie z tego gołębia. O, to jest samczyk, który jest oryginalny od Andrzeja Walędziaka, pojedzie tej samicy. To jest go, który właśnie ta samica. 5748? Tak, 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 która była najlepsza w kategorii B w Polsce. To już jest też gąbek, to jest 2007. On ma starą obrączkę, bo Andrzej założył mu na część tam jakiegoś gołębia, który mu zginął. I to był jego bardzo dobry lotnik i on założył 2003 roku nawet. Tak, tak, ale ten gołąb jest z 2007 roku. To jest właśnie między innymi ojciec tej grochowej samicy, która też już została przeznaczona, niebieskiej nakrapianej, została przeznaczona do rozpłodu. Więc to bardzo dobry rozpłodowiec, mieliśmy po nim najlepsze roczniaki, bardzo dobre młode. A czy tutaj jak zadam pytanie, że ten gołąb tam na samym dole jest takiego ciemnego z białymi lotkami, to coś, to jakieś bójki? Nie, to jest Van Loon. Van Loon to jest gołębi z Panderozy, tylko że już wychowany. Tam? Tak, tak. I to jest wychowany mojego kolegi w Dobrym Mieście. I był ten Van Loon, był zaparzony na moją samiczkę i tego młódka żeśmy otrzymali, ale teraz jest, po prostu mamy za mało samic, jest pusty. Grucha do miski, ale jeszcze ten. Ale to jest z Van Loon, z Panderozy. Tutaj też takiego ciemnego masz, widzę? Tak, ciemny to jest właśnie przyniesiony od mojego kolegi. Jego najlepszego wspólnika. Tak, to jest najlepszy jego gołąb i można powiedzieć silotowy i rozpłodowy. Przypomnij, jak się kolega nazywa? Seweryn Burchardt. Tak. To jest jego, można powiedzieć, najlepszy lotnik i rozpłodowiec, bo bardzo, bardzo ładny. Tak, ta samiczka, co niebieską pokazywałem właśnie, to jest z tego samczyka się wywodzi. Ten gołąb z którego roku jest? To jest gołąb już 2004. 2004. Bardzo ładny gołąb i bardzo dobrze dziedziczy. Mamy po nim chyba ze 4 gołębie bardzo dobre na gołębniku lotowym. I to gołębie, które były przeniesione od kolegi do mnie na gołębnik. I bardzo dobrze lecą, więc... Tu mamy teraz te rozpłodowe, tam oglądaliśmy lotniki. Za miesiąc, tak jak przypomnę, zaczynamy sezon lotowania. Czy jakieś nowości w tym roku będziesz też jeszcze wprowadzał, jeżeli chodzi o metody lotowania, o jakieś prowadzenie gołębi, trenowanie? Myślę, że gołębie u nas, jeżeli chodzi o treningi, zacznę od treningów. Gołębie są wypuszczane o 5 rano i o 17 po południu. Gołębie trenują same, my w ogóle tych gołębi nie ganiamy. Gołębie po prostu regulujemy tym, co podajemy, żeby tę formę albo wcześniej, albo później osiągały. I naprawdę nie ma potrzeby, żeby te gołębie ganiać. Jeżeli nawet jest tak, że w sezonie gołębie mają słabszy jakiś tydzień, widzę, że troszkę słabiej są przemęczone, jest to 9, 10 lot, to robimy tak, że omylamy jeden czy dwa obloty, czy cały tydzień robimy tylko jeden oblot gołębi, żeby po prostu nic widać. Tak, że one są zdrowe, tylko że trzeba ten. I często jest bardzo, że właśnie wtedy, kiedy zmniejszamy te treningi, wypuszczamy raz dziennie albo jeden dzień, w ogóle opuszczamy trening, to ten tydzień później następny jest to najlepszy tydzień w sezonie. A karmy jakie stosujecie? Karmy mieszamy różne. Z różnych firm, najlepiej to jak to są 3 różne firmy i można powiedzieć, że co roku zmieniamy i myślę, że to dokupujemy drobne nasionka, słonecznik, konopie, troszkę orzeszków ziemnych, no i super dieta i wiadomo te wszystkie te karmy, które tam, bo w tamtym roku też mieliśmy karmy, sprowadziłem dietetyczną od Oleksiaka i lotową, też byłem zadowolony, zobaczymy jak w tym roku też może też ściągnę, ale też mieliśmy z innych firm, więc mieszamy i tak samo wszystkie specyfiki, które podajemy też to są to z Zbyszek Oleksiak, to z Brokampa, z Ronfrida. No, ale chyba nie przesadzacie z tym za dużo? Nie, nie, bardzo dużo naturalnych rzeczy dajemy. Bardzo dużo naturalnych rzeczy, herbatek, tak jak mówię, no, rzeczy takich, które naturalnych, to nie staramy się jakichś tam cudów robić i obciążyć te gołębie, nie wiadomo jak. Staramy się, no i naprawdę te gołębie są zdrowe. Profilaktycznie, no jeżeli ktoś twierdzi, że tylko na naturze przeleci cały sezon, to nie wiem, no znam chłopaków, którzy próbowali, ale nie udało im się. Zawsze parę lotów, pierwsze 3-4 się uda. Tak. Wtedy można... gołębie łapią po prostu bakterie, wirusy i to jest akurat okres inkubacji. I po tym czasie z reguły kończy się tak, że to one się rozwija, ta choroba, no i niestety myślę, że nawet na młode można tą naturą przelecieć, ale na stare
bardzo dużo rzeczy naturalnych podajemy, ale to są naturalne rzeczy, do tych naturalnych dochodzą jakieś zapobiegawcze, coś tam podajemy, ale najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby samemu oceniać, czy gołąb wymaga czegoś, czy nie, a widzimy to po tym, jak gołębie trenują. Jak trenują dobrze, są witalne na gołębniku i to się nic nie dzieje, jest dobrze. No nic, chyba na razie będziemy kończyć. Tutaj kolega nam obszernie przedstawił swoją hodowlę. Szkoda, że nie ma kolegi Seweryna, ale myślę, że kiedyś tutaj na locie, gdzie podczas sezonu przyjedziemy, to wtedy poznamy i kolegę i zobaczymy tutaj, jak u Jerzego i Seweryna te gołębie przylatują. I miejmy nadzieję, że to po kolejne tytuły mistrzowskie. Także na razie dziękujemy, życzymy powodzenia. Dobrego. Dziękuję, dobrego.